Kiedy skończy się hipergamia kobiet? Oto jedno z często zadawanych mi i nie tylko w ogóle stawianych pytań, no, zwłaszcza przez mężczyzn, rzecz jasna. Cóż, nie jestem oczywiście prorokiem, ale posiadam pewne informacje, które mogą nam pomóc udzielić odpowiedzi na to trudne skądinąd pytanie. Witam Państwa serdecznie po tej stronie Rafał Olszak, psycholog kliniczny psychoterapeuta. Ci, którzy nie oglądali mojego poprzedniego materiału, mogą mieć pewną wątpliwość, czym w ogóle jest hipergamia, choć mam wrażenie, że jest to hasło znakomitej większości z Państwa znane. No więc dla przypomnienia powiem, że możemy wyróżnić tak z grubsza trzy takie tendencje. Hipergamia polega na tym, że człowiek mierzy wzwyż i chce... Łączyć się w parę, tworzyć związek z kimś, kto jest wyżej w hierarchii społecznej, czy ma wyższy status materialny albo jest bardziej atrakcyjny fizycznie. Homogamia oznacza, że człowiek łączy się w parę z kimś o porównywalnej atrakcyjności, o podobnym statusie społecznym z grubsza. Jest to najczęściej występująca w społeczeństwie sytuacja. Natomiast hipogamia to jest sytuacja, w której człowiek decyduje się mierzyć w Dół, no i ma taką tendencję, skłonność do łączenia się w parę, czy tworzenia związku z kimś o niższym poziomie, o niższym statusie społecznym, poziomie materialnym, czy o mniejszej atrakcyjności, ale też to dotyczy wielu innych aspektów, no ale myślę sobie, że dla przypomnienia na no to tyle Państwu wystarczy. No a teraz, zanim przejdę dalej, i przejdę już ciśle do sedna, no to jest potrzebny tutaj pewien wstęp. Otóż poddajemy może na początek refleksji, z jaką mamy obecnie do czynienia z sytuacją. Mianowicie, jaka jest pozycja kobiety we współczesnym świecie? No więc no, przyjrzyjmy się temu uważniej. Niektórzy socjolodzy powiadają, że właściwie jest to sytuacja osoby, która funkcjonuje jak taki pączek w maśle. Dlaczego? Dlatego, że granic strzegą mężczyźni. Dlatego że jakąś budową miast, obiektów tego rodzaju, jak jakieś mosty, budynki, szpitale, fabryki zajmują się mężczyźni. W kanalizacjach pracują mężczyźni. Najbardziej ryzykowne, jakieś takie mało prestiżowe, niskopłatne zawody, w zdecydowanej większości wypełniają, wykonują mężczyźni. Z pożary gaszą, mężczyźni na straży porządku publicznego stoją, mężczyźni w mundurowi tak dzień i noc, dzień i noc pilnują, żeby nikomu nie działa się krzywda. W razie czego kobieta może zadzwonić po hydraulika czy jakiegoś elektryka, no w każdym razie jakiś facet się zjawi, no i sprawę załatwi. Można zatem zadać takie pytanie, no to co ta kobieta właściwie ma do zrobienia, no bo patriarchat już dawno został obalony. Ta idea, że trzeba walczyć z patriarchatem jest, no, wypalona po prostu, powiedzmy sobie szczerze, z tego względu, że emancypacja według samych feministek wielu już dawno się dokonała, już po drugiej fali feminizmu się dokonała, no, teraz mamy do czynienia, gdybyśmy tak spojrzeli na no to globalnie, z czwartą falą, a w Polsce mówi się, że to jest, jeśli chodzi o nasze podwórko, siódma fala, także, no, już brakuje pomysłu w gruncie rzeczy, na czym to obalanie patriarchatu miało by polegać. Koncepcja jest chyba taka, że generalnie już teraz miałaby się pogłębiać jakby dyskryminacja mężczyzn, o której też nagrałem osobno materiał, no ale oprócz tego, no mężczyźni budowali cywilizację przez tysiąclecia, no ale paniom nie chce się aż tyle czekać i więc szukają drogi na skróty, no więc oczekują parytetów, oczywiście no, nie w zawodzie hydraulika, czy jakiegoś kanalarza, czy kogoś w tym rodzaju, tylko no wśród tych najwyższych stanowisk no i takim zmartwieniem współczesnej kobiety jest prawo do aborcji, czy ewentualnie no, tak zwany szklany sufit, polegający na tym, że no, na u góry tej hierarchii zawodowej trudno jest się przebić na najlepiej płatne, najbardziej prestiżowe stanowiska, podczas gdy no, zdecydowana, przytłaczająca większość mężczyzn ma problem pod tytułem jak tu się wyrwać ze szklanej piwnicy, no bo wypełniają panowie, no, Najmniej płatne, naj, najmniej prestiżowe zajęcia. No więc, jeżeli pozycja kobiety jest taka, a nie inna, no to jakie ma to konkretnie konsekwencje? No, następstwa jej położenia są takie, że ona nie za bardzo wie, co ma robić z wolnym czasem. Współczesna kobieta właściwie no, wszystko może, a nic nie musi. No, tak to zostało poukładane. I to zauważmy, że w ciągu ostatnich 100 czy 200 lat tak bardzo korzystnie zmieniła się pozycja kobiety w społeczeństwie. Jest bardzo mocno uprzywilejowana, może liczyć na opiekę społeczną, na opiekę socjalną. Panowie znacznie bardziej dokładają się do, do tego systemu ubezpieczeń społecznych, więcej pracują i dłużej pracują, bo później przechodzą na emeryturę, ale też i tak w ogóle dłużej pracują. No więc ze wszech miar na a wiele różnych sposobów byt kobiety jest zabezpieczony. Gdyby działa się jakaś krzywda, no to jest mnóstwo domów samotnych matek, są różne instytucje, które ją ratują, a gdyby i one okazywały się niewydolne, no to wprawdzie nie wiem jak to wygląda w tym roku, ale. Stan z dnia 2004 roku jest taki, że w Polsce było 350 stowarzyszeń feministycznych, no także na pewno znajdzie się organizacja, która będzie jej pomagać. No więc, co mają robić panie? No nie za bardzo jest co robić, no to pozostaje tylko się kształcić. I rzeczywiście na tym polu, panie, zyskały przewagę w ostatnim okresie. Zdecydowanie więcej magistrów jest kobiet i wyższe jakieś tytuły naukowe osiągają kobiety. No bo co można robić? No nie bardzo jest co robić w gruncie rzeczy, więc no można tą edukację uskuteczniać. No i rzeczywiście, panie, bardzo skutecznie się edukują. No, a w związku z tym wzrasta ich status materialny, no bo często w parze z tym lepszym wykształceniem, rzeczywiście idą lepsze pensje. No, a w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że całkiem spory odsetek pań. Ma lepsze wykształcenie, niejednokrotnie całkiem niezłe pensje, ma lepsze nawet pensje od mężczyzn. Nie jest tak w każdym wypadku rzecz jasna, ale niejednokrotnie tak się zdarza. No i w, w, w takich warunkach, właściwie, paniom bardzo trudno jest realizować hipergamię. No, bo nie za bardzo są kandydaci. No, i wiele pań nie decyduje się w ogóle na bycie w związku z kimś, kto jest poniżej ich oczekiwań. Mają do tego święte prawo, oczywiście, przecież nie ma przymusu do łączenia się w parę z kimkolwiek. Natomiast okazuje się, że zauważają różni naukowcy, socjolodzy, że właściwie w niektórych państwach na świecie, zwłaszcza tych wysoko rozwiniętych, czyli tych, które w praktyce pozwalają właśnie funkcjonować, Kobiecie jak taki pączek w maśle. Właściwie w tych, w tych krajach zaczyna funkcjonować hipogamia kobiet. Tak, ponieważ. No, z braku laku, no, nie bardzo te panie mają spośród kogo wybierać, a zatem zaczynają no, po prostu mierzyć w dół i łączyć się z mężczyznami, którzy no, nie spełniają tych bardzo wyśrubowanych, wygórowanych oczekiwań, zarabiają gorzej czy mają gorsze wykształcenie. I to jest w wysoko rozwiniętych krajach coraz częstsze zjawisko, bo panie nie mają innego wyjścia w praktyce. Co to dla nas konkretnie oznacza? No, oznacza to dla nas, że jest to taka istotna wskazówka, kiedy kończy się hipergamia, kobiet. Ona kończy się wówczas, no, gdy nie może się realizować. Przekładając to na język jakiś taki sportowy, przeciwnik gra tak, jak mu się na to pozwoli. No więc w momencie, gdy odpada ten czynnik, jakby pozwalający na to, żeby tak się działo, no to nagle okazuje się, że panie często decydują się na inny scenariusz, no bo nie mają innej możliwości, po prostu, bo panowie pod wieloma względami zostają w tyle. No i panie, chcąc mieć bliskie związki, chcąc doświadczać miłości, chcąc się do kogoś przytulić, z kimś być, ostatecznie decydują się na relacje z kimś. To jest na niższym status, ma niższy status społeczny, niższy poziom materialny, no bo innej możliwości po prostu nie ma. Czy nasz kraj jest wysoko rozwinięty? No cóż, sami możecie państwo sobie odpowiedzieć na to pytanie, nie jest za wesoło. Generalnie pensje są bardzo niskie, no i warunki są dosyć trudne. Powiedzmy sobie szczerze, zwłaszcza gdzieś na prowincji, no nie jest za wesoło bardzo często. Nie mówiąc o tym, że też w dużych miastach to też często nie jest żadna sielanka. Owszem, istnieją osoby, którym się wiedzie, ale no zdecydowana większość no nie może tego o sobie powiedzieć także no nie wygląda to za ciekawie, więc tak bardzo krajem rozwiniętym to my jeszcze nie jesteśmy, a więc panie tupią nogą, złoszczą się, że kurczę brakuje trochę facetów takich jakich one by sobie życzyły, panowie z kolei rwą włosy z głowy i strasznie się wściekają, zresztą ja to widziałem po reakcji na mój ostatni materiał, no wściekają się, że panie są takie wybredne, wygórowane i popadają w jakiś samozachwyt czy samouwielbienie panowie twierdzą, no ale generalnie póki co jeszcze pani próbują uskuteczniać ten scenariusz, bo jest taka po prostu tutaj możliwość, a ta możliwość wynika w bardzo znacznym stopniu z czegoś, co teraz zilustruję takim przykładem, który ktoś mi tam ostatnio podsunął. Mianowicie ten mężczyzna opisał taką sytuację, że kiedy był w liceum, no to obserwował, jak nawet przystojni mężczyźni no nie za bardzo mogli liczyć na zainteresowanie ze strony kobiet, które jakoś tam mogłyby się bardziej podobać generalnie, a to dlatego, że niektóre z tych pań no właśnie wprost nawet deklarowały, że oczekują, żeby facet miał samochód, żeby był zmotoryzowany. No, bo jeżeli nie ma tego auta, no to co to za facet i w ogóle no generalnie no nie chciały się zadawać z kimś, kto tego samochodu był pozbawiony. No i teraz yy, pozostaje takie pytanie czy rzeczywiście wszystkie te panie mogły jakby na to liczyć no oczywiście część nie mogła więc pozostawała sama no bo nie bardzo po prostu było aż tylu kawalerów którzy mogli gdzieś tam tym samochodem im zaimponować niektóre panie znajdywały tych mężczyzn z autem no, a niektóre panie pewnie znajdowały sobie facetów bez auta, ale w każdym razie, jeśli chodzi o te panie, którym jakby ziścił się scenariusz tej hipergami nieszczęsnej, czyli te panie, które związały się z kimś, kto posiada auto, kto potem je woził, tak, i tak dalej, i tak dalej. Nawiasem mówiąc, ja niespecjalnie to polecam, ponieważ ja pamiętam, że kiedy byłem młody i głupi, to też mi się zdarzało niejednokrotnie gdzieś tam. Podwozić, odwozić ówczesne moje randkowiczki, że tak powiem. No i rzadko kiedy nawet słyszałem słowo dziękuję, więc bardzo wiele mnie to nauczyło i po prostu szybko jakby darowałem sobie pewne gesty czy zwyczaje. No jeżeli nie było tam żadnego jakby docenienia, tylko było to uznawane za jakiś mój psi-obowiązek, no to wiadomo było, że mi się to dechciwało tego robić i to nie miało sensu. Natomiast wracając, do tematu. No więc kiedy ta kobieta mogła ziścić, jakby zrealizować ten hipergamiczny scenariusz. No tylko wtedy, gdy znalazła mężczyznę, których z kolei mógł realizować swój hipogamiczny scenariusz. Kobiety są hipergamiczne, tylko o tyle, o ile mężczyźni im na to pozwolą, wchodząc w rolę hipogamicznego samca. Hipogamia, czyli że mierze w dół, dla przypomnienia powiem. To jest logiczne, tak? No, y, kobieta nie, nie może mierzyć wyżej, jeżeli ten wyżej się nie zdecyduje na bycie z nią. Więc, jakby to działa z dwóch stron, tak? To, można oczywiście usprawiedliwiać wszelkie swoje niepowodzenia, swoją nieudolność, jakąś w relacjach z kobietami, tym, że one są takie złe i takie hipergamiczne, orane, jakie straszne są te kobiety. No można, oczywiście, no to jest niezły alibi dla własnych niepowodzeń. I ja to bardzo często obserwuję, że ludzie tak robią, oskarżając płeć przeciwną, obwiniając płeć przeciwną. Zresztą panie robią dokładnie to samo, też tam mają różne pretensje do mężczyzn, że to oni są źli, jacyś wadliwi, nieodpowiedni, niewłaściwi. To działa w obie strony generalnie, ale jeśli chodzi o ten zarzut, że hipergamia jest źródłem wszelkiego zła, no to właśnie często jest to takie alibi własnej bezradności, nieudolności, pewnej jakby no, generalnie no, nieradzenia sobie z kobietami, ale no to nie jest żaden trop. No jeżeli się nie weźmie odpowiedzialności za swój problem, no to rzeczywiście trudno byłoby go rozwiązać, więc ja nie polecam podążania tym tropem. Zwłaszcza że tak jak powiadam. Powtórzę to dla jasności, kobieta jest hipergami hipergamiczna tylko o tyle, o ile znajdzie faceta, który będzie wobec niej hipogamiczny, tak? Ja, tutaj można by polemizować generalnie z tym tematem. Ponieważ no na przykład panowie bardziej zwracają uwagę na młodość i na urodę kobiety, a panie często zwracają uwagę bardziej na status, choć też zwracają uwagę na, na wygląd mężczyzny, no ale ten status może być bardziej znaczący jak w tym przykładzie z tym samochodem. Na przykład nie? Także generalnie sami państwo widzicie, że no zbieramy żniwo to, co zasiejemy, no to później mamy. Jeżeli jest wielu mężczyzn, którzy skutecznie wychodzą naprzeciw hipergami kobiet i psuje im przy okazji charakter, no to oczywiście panie jakby po prostu z tego korzystają, a to, że później popadają rzeczywiście w jakieś roszczeniowe postawy, no to to rany. No jak ktoś jest traktowany jakby był cały czas pod kloszem i w takich cieplarnianych warunkach, jakby dorastał, dojrzewał, no to później rzeczywiście tej osobie w takich surowych, realistycznych warunkach jest trudniej funkcjonować. Funkcjonować. Natomiast na sam koniec chcę podkreślić, że wbrew pozorom ani hipergamia, ani hipogamia nie są najczęstszymi zjawiskami w przyrodzie. Tylko zjawisko polegające na tym, że ludzie są homogamiczni, to znaczy, jak pójdziecie Państwo przejść się ulicami wielkich miast, dajmy na to, no to zobaczycie, że zdecydowana większość ludzi ma porównywalną urodę, generalnie też ich status wydaje się podobny, zbliżony. Jasne, że są pary, które się połączyły w, jakiś, w jakimś innym stylu, i to najczęściej od razu widać. Natomiast z grubsza zazwyczaj ta atrakcyjność fizyczna i społeczna jest podobna i status materialny także bywa zbliżony, więc nie ma co tutaj jakby robić jakiejś wielkiej afery. Moim zdaniem, jak Państwo chcecie, to, to sobie róbcie. Generalnie ja bym nie uważał, że warto byłoby się uprzedzać do płci przeciwnej, ponieważ nic konstruktywnego z tego nie wyniknie. Jest to tylko jakby zrzucanie odpowiedzialności czy obwinianie kogoś, hodowanie w sobie potwora obwiniacza czy jakiegoś nienawistnika, hejtera wobec płci przeciwnej, no ale to z, z taką postawą trudno liczyć na to, że można z kimś związać się i stworzyć czy Szczęśliwą relację satysfakcjonującą na, na zadowalających warunkach, więc no pewnie nie warto byłoby tym tropem podążać. Także podsumowując, smutna może konstatacja trochę jest taka, no ale hipergamia, sama chcąc, nie chcąc, jakby się zakończy, gdy jeszcze bardziej nasz kraj się rozwinie, ponieważ jeżeli jakby rozwój wydarzeń nie ulegnie zmianie, no to po prostu panie nie będą miały innego wyjścia. Drugi scenariusz jest taki, że być może panowie wreszcie zadbają o swoją samoocenę, o własne poczucie własnej wartości, o swoją godność, o swój honor, no i zrezygnują z hipogami na rzecz tego, aby rzeczywiście wiązać się z osobami, które są na porównywalnym poziomie co najmniej, albo gdzieś tam, może czasem, pod jakimiś względami na wyższym. No, żeby po prostu by przeciwnik no, nie mógł nam strzelać bramek, wykorzystując nasze błędy. I to tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.